Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest Adam Tomasz Gębarski, czyli Disco Commando. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Zawsze zapytam na początek, albo przeważnie, co tam u ciebie słychać, więc co tam u ciebie słychać, jak miałem ostatnie dni? Obecnie znowu mi odbiło i jestem na redukcji. Siła gdzieś tam poszła na drugi tor. No i tak pomału ciągnę, a głównie to jest spowodowane tym, że w pracy mam egzamin z WEF-u i no niestety muszę przebiec 3 km, a jak wiecie, przy masie 128 kg, no to może być problematyczne. Ale to w jakimś określonym czasie na pewno. No, tam wiesz, nie chcę dostać pizdy z tego, to chciałbym trochę lepiej przebiec. Tam masz 12-30, to masz na piątkę na przykład, nie? Mhm. To trochę jasno, trzeba trochę zapierdalać. To ty w wojsku pracujesz? Tak, tak. I masz jakiś jak to tam w ogóle wygląda praca w wojsku, bo się zawsze zastanawiałem, jakoś nigdy w temat nie wchodziłem, a jestem ciekawy, jak to tam u ciebie wygląda, jaki masz stopień i tak dalej. Jakbym ci powiedział, bym musiał cię zabić, nie? Aha, okej. Okay. Nie, no aż tak to nie. No co tam, jestem podoficerem, kapralem obecnie i dowodzę swoją drużynką. I w wojsku, jak to w wojsku, według zajęć się wszystko, czyli jak w szkole. Masz plan zajęć i robisz tak, jak w szkole to wygląda praktycznie. Szkolisz żołnierzy, bo na to. Prawo użycia broni na pamięć znasz? Tak jest. Ale nie powiem. Dobrze, to dobrze. Czyli mówisz, że teraz redukcyjka i jakieś... Chcesz zejść do jakiegoś tam fajnego poziomu, czy tak jak kiedyś tam robiłeś jakąś redukcję mocniejszą, czy tak po prostu trochę... Nie, aż tak mocno chyba nie, chociaż coś tutaj szariat się odgraża do mnie, że mnie wyzwie na challenge redukcyjny, no to wtedy mu pokażę, jak to się robi, ale obecnie no po prostu zbijam wagę, nie? Nie mam jakiegoś celu tam. Wojtek cię prowadzi? Na pewno, że... Tak, no. I polecam tu każdemu, jakby chciał sobie podziałać z redukcją, głównie jeżeli trenuje sporty takie właśnie siłowe, w sensie trójbój, bo z Wojtkiem to idzie tak, że ta siła aż tak nie spada. Gdzieś tam ma jakieś to pojęcie jednak i wie, jak dobrać te makroskładniki dla danej osoby. Naprawdę jest spoko, nie? Bo kiedyś tam wcześniej, jak robiłem sam, no to siła diametralnie spadała, nie? A i tak forma nie była taka, jak chciałbym, żeby była, nie? No to jest ciekawe. Także polecam Wojtka każdemu. No teraz zresztą mi na przykład zaimponowało, że tak fajnie sobie wagę zbił, nie? To trochę pojęcia trzeba mieć. To już jest w ogóle wyczyn, bo to było 9 kilo, tak? Chyba 3 dni przed zawodami jakoś tak. Coś takiego, no. No to jest odwodnienie takie, że... Ja robiłem podobnie, tylko nie startowałem w zawodach. To ja miałem problem wejść po schodach, nie? Aha. On wystartował po tych 3 dniach w zawodach i zrobił całkiem dobre wyniki, tak? Także no. to jest ciekawe też, nie? Trochę na tym też chyba ucierpiał, bo tam przywodniczy poszedł. No, może być, że przez to, aczkolwiek tam u Wojtka ta kontuzja była już od dawna, nie? Aha. Po prostu to był czas i miejsce, w którym musiało pierdolnąć i pierdolnęło, nie? No, żeby było śmieszniej 3x3, a rok wcześniej Lemenowi. No właśnie, nie, że to, że życzyłbym im tego, ale fajnie by było, jakby Wojtek upadł przy tym przysiadzie, tak jak znałem rok temu, nie? To by było zwieńczenie kurwa tego konfliktu całego. Wojtek upadł po raz pierwszy. Ta. No, ale naprawdę fajnie się to... W sumie to przez tą rywalizację, jakkolwiek, to was na przykład tak bardziej zacząłem obserwować na tych Instagramach no, i tak dalej. No, bo też taką... Tam wiesz, sprawa z koszulkami i ten łańcuch, który masz na szyi, dzięki temu to drugorzędne, nie? No, a ten... No i później jeszcze wpadł ten mem, który tam gdzieś zrobiłem. A ten mem to on jest cały czas, ja go teraz ostatnio wysyłałem paru osobom znowu, do koszulek dodawałem mema. No, na debiutach był rozdawany. No właśnie. No.
Także no, to w ogóle no, fajna historia. A jak tam ogólnie zdrówko? No, poza tym, że mnie napierdala noga, jest spoko, nie? Ręka już jest dużo lepiej, aczkolwiek zakres ruchu gdzieś tam jest upośledzony. No i raczej nie wróci już do takiego, jak powinien być, ale wyciskać mogę, podciągać się na drążku mogę. Pompki, jak muszę robić, to na pięściach, nie? Bo się nie podeprę, tak? Także tu jest spoko, a noga dużo zależy od tego, jak ją tam przekatuje, nie? Jak przekatuje mocno, no to puchnie i na drugi dzień gdzieś tam kuleje delikatnie. A to jak, bo albo inaczej, jak robisz gdzieś tam trening ogólnie dołu, nie? To No. zauważasz, że bardziej większe problemy są gdzieś po większych zakresach powtórzeń czy po mniejszych? Ogólnie przy przysiadach nie czuję nic, nie? I po tym też nie czuję nic. Czuję najbardziej, jak czy dużo się dużo kroków zrobię, na przykład w robocie, czy coś, to wtedy czuję. Przysiady nie w ogóle. No nie obciążają jakoś tego stawu skokowego, nie? Nawet niekiedy lepiej się czuję po ciężkich siadach niż bez, nie? Nie wiem, czy to w głowie tak, czy tak po prostu jest. Nie wiem, też nie znam się, ale ciekawe. No, powiem ci, co mi lekarz powiedział, który gdzieś tam mnie prowadzi i uratował mi tą rękę, bo tam przecież ja tego czucia nie miałem w tych palcach. No to teraz jeszcze działamy tam z nogą. No to mówi, że nie popiera tego, co robię, ale nie zabrania, bo wie, że dużo głowa po prostu. W takich przypadkach dużo zależy od głowy i wiesz, ja sobie pójdę zrobić przysiad, się będę lepiej czuł psychicznie i będę się czuł jak zdrowy człowiek, niż bym leżał i myślał o tym, kurwa, nie mogę robić przysiadów, bo przecież mam rozjebaną nogę, nie? Także mówi, że dużo głowa tutaj ma znaczenie i nie popiera, ale też nie będzie zabraniał, nie? No, No. jednak, że tak to imię, ten mental, no, jest taką rzeczą mega ważną, nie? Bo dużo osób by sobie właśnie, tak jak gdzieś tam mówiłeś, jak KFD do ciebie przyjechało, no, że dużo osób po prostu jakby nie miało tego celu, no to by miało przerąbane, nie? By ciężej było wrócić do tego zdrowia. Że widzę, jak gdzieś tam komuś w pracy coś się stanie, jakaś kontuzja i wiesz, oni nie ćwiczą, nie ćwiczyli na przykład przed, no to oni nie potrafią wrócić, nie wiem, ja wróciłem 6 miesięcy do pracy, a oni nie potrafią przez rok, dwa na przykład wrócić, nie? A mają dużo mniejsze kontuzje czy coś tam, nie? No po prostu nie mają celu, żeby go osiągnąć i dalej jest użalanie się nad sobą, że boli, że strzyka coś, no mi strzyka od, nie wiem, od 10 lat już, bo ja kontuzji to miałem, jeżeli chodzi o nogi. Później mogę wymienić wszystkie, jakie miałem, ale żadnej nie zrobiłem podczas dźwigania, nie? W ogóle, jak chodzi o te twoje, że tak powiem, perypetie ze zdrowiem, to jest mega zajebiste, że ty miałeś tyle tych problemów i dalej możesz dźwigać duże ciężary, bo dużo osób powiedziało, no, że już nie jest zdolne, czy coś takiego w No, zasadzie. A u ciebie, no to tak naprawdę, wiesz, teraz możesz powiedzieć, że życiówki robisz, fakt, że w zercherach, ale na przykład, ale robisz życiówki. tak. No. No w sumie tam w wsiadzie też w taśmach, no też życiówka poszła i to było po wypadku jakieś tam 8 miesięcy, nie? Tak, Także to bo ty było bo chyba spoko. ty w listopadzie, to tak, bo ty miałeś którego dokładnie ten wypadek? 21 marca zaraz będzie rok, nie? No, to dzisiaj jest 12, to zobacz, No. odwrócony marzec. No. No, 21 marca, no to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no po ponad tam 7-8 miesiącach startowałeś na IDL-u, nie? Wcześniej chyba na WPC nawet po pół roku, tak? Pierwszy IDL, później XPC. Ani tego nie zaliczyłem, ale nie popłakałem się i nie poszedłem do domu, nie? No, wydaje mi się, że nie Zdarza tak się. czułeś, bo zrobiłeś 300 w ciągu, a mniej niż 300 to wstyd chyba dla ciebie. Wtedy na IDL-u zaczynałem 302,5 i 302,5. było bardzo lekkie, ale gdzieś tam przez ten chwyt na początku nie wiedziałem, co jest nie tak, ale później już przeanalizowałem przez ten chwyt w tej lewej dłoni.
która tam była po tych dwóch operacjach. Ja opierałem tą sztangę tak trochę na nogach, nie? Gdzieś tam się blokowałem, żeby to doprostować, bo po prostu wydawało mi się, że wyleci mi z łapy, nie? No i przez to było, wiesz, niezaliczone, bo niedoprostowane, nie? Mega wkurwia, jak masz problem z chwytem typowo w ciągu, a nie z samą siłą? No, mega wkurwia, bo nigdy nie miałem z tym problemu, nie? To jest taki największy ból, bo... I to też jest tak, że jednego dnia jest spoko, drugiego za tydzień przyjdę, już wiem, że będzie gorzej, nie? Coś tam czuję w tych palcach i nie wiem, czy od dnia zależy, czy od ucisku w nadgarstku, no dużo jest tam pewnie zmiennych i jest gorzej. No ostatnio na przykład, bo teraz sobie robię, żeby wzmocnić chwyt, no to na chwytem cały czas zaczynam, jak się grzeję do ciągów, nie? No to ostatnio te 200 podniosłem do góry. Fakt, nie doblokowałem, no ale oderwałem, a pamiętam, że z miesiąc nie mogłem oderwać nawet, nie? No a teraz, kiedy przedwczoraj robiłem ciągi, znowu tych 200 znowu nie oderwałem, gdzie myślałem, że będzie lepiej. No i to takie jest, raz tak, nie? Rozumiem. A słuchaj, cofnijmy się trochę. Jestem ciekawy w ogóle, jak to się u ciebie zaczęło z tą siłownią. No, jestem mega ciekawy. Jak ty w ogóle gdzieś... żeś zabrnął że tak to nazywam, klimaty. Gdzieś tam siłownia się przewijała przez większość mojego życia, bo gdzieś tam brat chodził, ale to nie była siłownia, wiesz, świadoma, tak jak większość z nas na pewno zaczynała. Ja pamiętam, chodziłem, gdzieś przeczytałem artykuł z Men's Health'a, 16 powtórzeń na redukcję i chodziłem przez rok albo dwa, cały czas robiłem 16 powtórzeń, czyli stałem totalnie w miejscu, ani progresu siłowego, ani redukcyjnego, tak? Robiłem jakieś pierdoły tam, nie? Także ja z tą siłownią miałem styczność bardzo długo, ale gdzieś taką świadomą. Siłownię to jak grałem w kosza, to ja dużo grałem w kosza wcześniej, nie? I zauważyłem, że jak zacznę chodzić na siłowni i robić progres na siłowni, to w tym koszu też był progres, nie? No i tak jakoś szło, także czekaj, który to będzie rok? Muszę pomyśleć. No, tu Monika podpowiada 2016, gdzieś 17, nie? I wtedy już tak, to był taki świadomy dość trening, ale doszło do wtedy mi u mnie do kontuzji Achillesa. Zerwałem totalnie Achillesa, ścięgno. No i też znowu pół roku przeleżałem w łóżku wtedy. I pamiętam, że wtedy zacząłem oglądać materiały, wszystkie materiały warszawskiego koksa. Tak, nie wstydzę się tego. I tej świadomości nabrałem jeszcze większej, nie? Treningowej i dietetycznej też. I jak już nie mogłem grać w kosza, ale na siłownię mogłem zacząć chodzić, nie? Bo tam, jeżeli chodzi o biegowe sprawy, to jeszcze byłem ograniczony. Ale zacząłem robić taki trening a la trójbojowy. I zauważyłem, że jak nie chodzę na kosza, czyli nie ma tej dodatkowej aktywności, to ta siła nagle mi, wiesz, wyskoczyła w górę, nie? No i tak się zaczęła tam jakaś przygoda z a la treningiem trójbojowym. Później poleciałem na misję i miałem tam dużo czasu na siłownię. I tam w sumie najlepszy progres zrobiłem przez pół roku, nie? Co robiłeś za plan? FBW Sakera. O kur... No. Ja w ogóle myślę, że chyba wszyscy, może nie, że wszyscy, ale bardzo mało osób jest, które przez ten plan nie przechodziło, nie? No. Ale to jest dobry plan, tak? Na początek i ja przez pół roku go robiłem, pamiętam wtedy. Do 280 w ciągu doszedłem, także to było spoko wtedy. Nie? Ten ciąg zawsze jakoś tam szedł najlepiej. Nie? Ile A jeszcze, jeszcze wrócę do tej kontuzji Achillesa, nie? Podczas gry w kosza. Wtedy pamiętam, że miałem taką formę życiową właśnie, jeżeli chodzi o koszykówkę. No i oczywiście jak coś jest zajebiście, to musi się coś spierdolić, nie? No, pękł mi ten Achilles, to pierwsze co kupiłem bo do domu, to poręcze były takie, żeby chodzić. Ja tam o kulach się doczołgiwałem, nie? I robiłem chociaż poręcze. Cały kurwa czas, jak nie mogłem nic robić, to tylko się na tych poręczach wieszałem i
Robiłem trica, ale czy to się przełożyło na ławę, to niestety nie. To masz, problem masz gdzieś tu, nie? Po oderwaniu od klatki. Z dołu mi tam większość wyjdzie, ale później to jest dramat, nie? W ogóle jak chodzi, gdzie grałeś w tą koszykówkę? W jakimś... Tutaj wiesz, amatorsko to było, ale gdzieś tam w lidze pilskiej. To jest Piła, no to już nie jest nasz ten, to jest już województwo wielkopolskie, nie? No była taka liga amatorska w Pile i tam sobie graliśmy, nie? To już tak bardziej można powiedzieć profesjonalnie, no bo tak, to tutaj tylko tam 3-4 treningi w tygodniu, ale wśród swoich, nie? Mhm. Czyli po prostu zrzuta na halę i idziemy napierdzielać, nie? Albo na dworze, nie? A na jakiej pozycji grałeś? Ja tak różnie, od rozgrywającego skakałem do tej dwójki tak zwanej, nie? Raz tak. No bo ty w sumie wysoki chłop, to myślę, że na centrze, nie, no może trochę za niski na centrze. Na centrze to wiesz, w podstawówce. Bo już tam jak wtedy w tej pilskiej lidze grałem, no to tam chłopy już rozgrywający po 2 metry miał, nie? No. Ja tam 1,86 m, no to jest... W NBA to bym nawet chyba z ławy nie wszedł. No w NBA ci powiem, że rozgrywający się wydaje na boisku mały, a jak przychodzi co do czego, to ma 1,90 m, nie? No to Alan Iverson, który był malutki na boisku, tak wyglądał przynajmniej, on był mojego wzrostu, nie? Także ja nie należę do osób małych, tak? No nie. W ogóle. No nie. A on był tam malutki i wyglądał pchła, nie? Na boisku. A Isaiah Thomasa kojarzysz, nie? Tak. No i on ma chyba 1,70 m, chyba najniższy w ogóle zawodnik ever w NBA. Nie, byli niżsi. Był tam, nie byli niżsi? No, był gościu, który miał Earl Boykins, miał 1,55 m i grał. No, to już w ogóle śmiesznie wyglądało i chyba nawet, ale zablokował tego, Yao Minga kiedyś, który miał 2,20 m ponad. No, musiał mieć chyba wyskok. No. No, musiał być dobry. Chyba próbuj pod wyskok trenował. Tak. Skok ze sztangą dał. No. Okej. Okay. Powiem, że mnie zainteresowałeś tym koszem. Bo ja osobiście bardzo lubię koszykówkę sam. Tylko na przykład mnie zawsze denerwowało, że tak to imię. W Polsce trochę jest mało boisk do tego kosza. I on jest tą dyscypliną taką mocowaną na bok i może jest bardzo fajny, a jest taki nacisk na tą siatkówkę i na tą piłkę nożną. No niestety, nie? No. Ja pamiętam, jak właśnie u nas taką ekipę zebraliśmy, fajnie było, że wiesz, do 20 osób przychodziło jak na takie miasto jak Wałcz, no to jest sporo osób zainteresowanych koszem i tam jakiś poziom trzymało, a jak już starsi się zaczęliśmy robić i przestaliśmy grać, no to już mało kto gra teraz w tego kosza, bo no dzieciaki po prostu nie interesowały się koszem. Nie ma teraz młodzieży, która by tutaj gdzieś w tego kosza tak grała jak my, nie? Kiedyś. No mało popularna dyscyplina, tak jak trójbój, nie? Na przykład. No, znaczy koszkówka na pewno bardziej, nie? Ale no trójbój jest na tyle fajny, że może każdy go zacznie robić, nie? Nawet ja. No tak. Także tak, i naprawdę nic do niego tak nie trzeba za bardzo, nie? No bo idziesz do jakiegoś trenera, bierzesz od niego plan i generalnie go wykonujesz, podsyłasz mu filmy, a progres ci idzie, no masz zajebiście namacalny, no bo w koszykówce musisz rozgrywać te mecze, no wiadomo, też będzie widać, czy jakieś tam parametry poprawiają. No. A w trójboju, no to masz ciężar i tyle. No to tak jak właśnie tu ludzi prowadzę, którzy na przykład nie chcą trenować trójboju, ale jednak te plany i tak wszystkie się opierają tak jakby na ćwiczeniach trójbojowych, nie? No bo wielostawy są najlepsze do rozwijania, czy też sylwetki, czy ten, nie? I on przychodzi do mnie, mówi, ja nie chcę trenować trójboju, ale chcę zmienić coś tam. Ja mówię, no to i tak będziesz robił tak plan jakby trójbojowy. I zobaczysz wtedy, bo najłatwiej jest zobaczyć progres, nie? I on przychodzi po 5 tygodniach i jak wyciskał tam 60 kilo, wyciska 70 i mówi, wow, nie? Faktycznie, kurwa, jest progres, jest fajnie, nie?
W ogóle wiedza... Chcę więcej, nie? To w ogóle wiedza trójbojowa jest taka mega przydatna w prowadzeniu ludzi, no bo jak masz czymś problem w ruchu, no to później, wiesz, znajdziesz jakieś ćwiczenie i kogoś coś boli i też możesz mu to tak naprawdę naprawić, tak. Nie? No, No bo widzisz, co robi na przykład w danym ćwiczeniu. To jest fajna taka diagnoza. Też właśnie tam na przykład ostatnio znajomy, którego prowadzę, mówi, o, fajnie, progres idzie, ale ja już chodzić nie mogę, nie? Plecy mnie tak bolą. Parę mu tam ćwiczeń pomagałem, bo sam to przerabiałem na początku. I już się zmieniło i mówię, o kurde, jednak coś tam się znasz, nie? No. Coś tam, za coś te 20 tysięcy za szkolenie płaciłem. U was. No właśnie. No, dobra, słuchaj, czyli, że tak to imię, po tej kontuzji bardziej zacząłeś siłownią i jak to tam właśnie dalej u ciebie wyglądało, bo też zacząłeś startować w tych zawodach, a od tego, w którym to było roku, jeszcze przypomnij? Wiesz co, największy progres taki siłowy to w 2019, jak byłem na misji właśnie w Rumunii. Mm-hmm. Później wróciłem. Pojechałem na szkolenie do Sebykota i Grzewałgi. Tam się dowiedziałem, że na przykład nie nadaje się do robienia klasyka, nie? Aha. No. Także mogę śmiało powiedzieć, że szkolenia nie polecam. To dużo dość kosztowało, a na pewno więcej się dowiedziałem przez 6 godzin spędzania z rolnikiem na siłowni niż na dwudniowym szkoleniu, nie? Także tam odradzam, jakby ktoś się zastanawiał. Jest wiele ciekawszych szkoleń na pewno u podsztangi. Tu uważam, że oni chyba wiedzę najlepiej przekazują, jeżeli chodzi o ten trójbój. Nie? Mm-hmm. No i wróciłem, także zrobiłem instruktora z trójboju, bo mam papiery instruktora przez to szkolenie i poznałem wtedy rolnika. Poznałem rolnika. No to zaczął mnie gdzieś tam namawiać na jakiś start pierwszy. Na początku były ciągi same, a później się zdecydowałem na te debiuty w trójboju. Nie? Mm-hmm. Także w 2020 poznałem rolnika, poznałem sterydy wtedy też. Przez to jakoś to szło, bo ja zawsze miałem mocne ciągi, a reszta kulała. Nie? Przysiadu to ja nie wiedziałem, jak się ustawić pod przysiad. Nie? Bardziej lubiłem z grzbietu wszystko i takie tam. A ława też była zawsze, niby mi się wydawało, że mam silną ławę, a to był dramat tak naprawdę. Mm. Ja myślę, że z rolnikiem to się kupę czasu znacie. Nie, on gdzieś, wiesz co, on się krył w jakiejś jaskini, kurwa chyba, bo tu on jest z okolic Wałcza i go nigdy wcześniej nie widziałem. Pamiętam, chodziliśmy jeszcze na taką komercyjną siłownię w Wałczu, taką klubową kawiarnię. No i przychodził taki, kurwa, mały, pękaty pan, pogardliwym wzrokiem patrzał tam na mnie, nie? Ale jak zobaczył, że ciągi robię, wtedy chyba robiłem 240 na 3, a on nie mógł 240 wtedy oderwać od ziemi. No to oczywiście nałożył na klatę 160 i zrobił to na 5. I tam zaczęliśmy gadać. No i tak się poznaliśmy, nie? No. Dobry. No, fajne poznanie się. I że tak to im on cię namówił na te starty i to był 2020, bo ty w debiutach wystartowałeś 2021, nie? Tak. Pierw był start gdzieś tam w jakimś Szczecinku, na ciągach samych, gdzie tam na sztywnych sztandze wciągnąłem 290. A nie, pierwszy jeszcze IDL był. A ja na tu też wciągnąłem 290, później na sztywnej 290, no i później była ta pandemia, nie? Także pandemia wykluczyła. Miałem w 2020 startować w debiutach, ale sam złapałem COVID-a przed i no nie wystartowałem, nie? Wtedy. A kiedy postanowiliście, że zakładacie tą farmę? Czy to było jakoś tak, że jak już razem zaczęliśmy ćwiczyć, mówię, kurde, trzeba tych ludzi trochę nauczyć tej świadomości, bo dalej nas to wkurwia, że ktoś przychodzi, wiesz, na komercyjną siłownię, dostaje plan od trenera. No, kurwa, zaraz powiem, jaki
do typa, który nie mógł robić klatki, nie? Bo go bolały barki. No to wiesz, co mu poradził? Żeby robił na skosie, klata mu się nabije u góry, ale później grawitacyjnie i tak opadnie w dół, nie? Taką radę dostał. I to był... I to był taki zapalnik do tego, żeby jakoś tą świadomość chociaż w wałczu, wiesz? Chociaż w wałczu, żeby przywrócić ludziom. I pierw nie planowaliśmy w ogóle żadnych vlogów, ani nic takiego, ani żadnych koszulek, tylko żeby prowadzić ludzi, nie? No. No i na tej komercyjnej siłowni gdzieś tam przez że parę ludków tam do nas przychodziło. Jakoś to fajnie zaczynało się w miarę układać. No ale właściciel siłowni nie dość, że zgarniał od nas, kurwa, z zarobku 60% za to, że nic nie robił, to jeszcze namawiał do no, typu takich porad właśnie, że rób tu klatę grawitacyjnie, tego, nie? I się gdzieś tam z nim pokłóciliśmy i mówimy, dobra, jak coś to spierdalamy i tyle, nie? No i tu taka ta kuźnia, w której byłeś osobiście, tak. Była cały czas w wałczu, tylko kurde, jakoś ja o niej zapomniałem w ogóle, że coś takiego jest. I w ten dzień, w który zawinęliśmy manżur z tamtej siłowni, mówię, dawaj tutaj zajdziemy, nie? Przecież tu jest tam Marcin, on Marcin mnie tam zna, kojarzy i nie będzie miał problemu. No to kurwa, on wręcz z otwartymi ramionami nas przyjął i w tym momencie chyba na tą siłownię chodzi najwięcej osób w wałczu, nie? Ciężko nie chodzić, jak takie osoby. Trwało, no, 2 lata to trwało, my zabieraliśmy ten sprzęt cały i naprawdę tam jest mega dużo ludzi, nie? No, bo tam, wy tam też dużą część sprzętu, znaczy może nie dużą część sprzętu, ale teraz sprzęt sami dokupiliście, nie? Tak, no, na przykład. Sporo jest naszego sprzętu. Teraz jeszcze właśnie Damian z chłopakami ławkę wygrał z Granda, także będzie kolejna ławka taka już profesjonalna. No, także cały czas coś tam pomału dokładamy, nie? A to jaka była decyzja, że wy w końcu będziecie te vlogi nagrywać? Bo nie da się ukryć, że jednak te vlogi chyba ludziom najbardziej się podobają, a przynajmniej są tam taką częścią, że... no ja osobiście, wiesz, na każdy kolejny vlog co bym czekał, nie? Od was, bo są takie charakterystyczne. Wiesz, czekasz, co rolnik nowego wymyśli, co znowu odpierdoli. No. Najśmieszniejsze jest to, że jak rzuciłem pomysł, to rolnik, jak to rolnik był, gdzie tam kurwa, ja jestem wieśniak, kto mnie będzie oglądał, w chuju to mam, a teraz jakbyś wyciągnął kamerę, to by tańczył i śpiewał, byle tylko być na kamerze, nie? Na początku był sceptycznie nastawiony, a teraz by chciał nagrywać codziennie najlepiej. No pierwszego vloga nagrałem na pierwszym IDL-u gdzieś tam i właśnie wtedy on ma, gdzie, co ty byś robił, kurwa, kto to będzie oglądał i takie tam, nie? No. A później jakoś to siadło, tak. No wiadomo, że najgorsze jest tutaj ograniczenie czasu. Tego, że nie mamy aż tyle, zresztą sam widziałeś, żeby się umówić ze mną na podcast, no to był problem. I dwa, że no jako farma, jak jest nasz 5 osób, tak, to każdy jest z innego końca Polski, nie? I to też jest problem, bo tak jakbyśmy gdzieś mieszkali tu w pobliżu, no to te vlogi na przykład treningowe by nie były problemem. A tak to nawet z Szymonem jeszcze nie nagraliśmy nic, ani ten, nie? No bo wy jako farma składacie tak, ty, rolnik, Szymon, Artur i piątą osobą taką stałą jest? A, Hulk, no. I Hulk, no przecież, zapomniałem. O Pawlikowskim zapomniałem, czyli 6 osób, przepraszam bardzo. Czyli 6 osób, aha, okej. Czyli jeszcze Pawlik. No bo Pawlik to czasami waszą koszulkę gdzieś tam założę, a czasami jeszcze inną i wiesz jak to jest. No. Aha. Tak. No ale oficjalnie jest, także. Planujecie kontrakt tak. Podpisać z kimś innym? Nie, tak nie planujemy już raczej. Chyba, że kogoś trzeba będzie wyrzucić. Ale a między sobą kontakt, pakt jakiś podpisywaliście? Jakiś tam północno-farmerski czy coś takiego? Szymon dostał od nas kontrakt. Wtedy pamiętam, jak zaczynaliśmy działać.
i tam, kurde, musiałbym znaleźć zdjęcie tego kontraktu. On podpisywał jako jedyny. Aha. No to całkiem ten, całkiem zgrani, że tak to my jesteście, jak się tak, no w ogóle, jak patrzy się na to, no to jest, zajebiście się dogadujecie, nie? Jest taka, że tak to ima, no, każdy ma podobne osoby. Podobne podejście mamy, także to myślę, że dużo robi, nie? Mhm. No tego szkoda właśnie, że jesteśmy każdy z innej części Polski i że nie możemy się tam częściej widywać, nie? Mhm. No dobrze by było, jak chodzi o, tak jak mówiłeś, o to nagrywanie, nie? No to wtedy by było naprawdę zarąbiście, ale na przykład nie rozumiem dlaczego, no w sumie kwestia czasu, tak jak mówiłeś, ale na przykład wiesz, jakieś takie, myślę, obgadywanie z poczuciem humoru, rzecz jasna, tak jak to robicie, sceny trójbojowej, nie, że wiesz, obgadywanie, walanie ludziom dupy, ale generalnie to, co się dzieje, to by było naprawdę fajne. No, bardzo. No to miałem z Michałem robić, ale z Michałem, jak to z Michałem ciężko. Mieliśmy tak robić, że TikToki mieliśmy komentować, nie? Z polskiego trójboju. I myślę, że to by był dobry pomysł, no ale zgrać się ciężko. Nie? Mhm. Musicie sobie grafik ustalić. Tak. Poniedziałek ty, we wtorek Michał, środę Michał, czwartek. No. I tak dalej. Okej. Okay. No i możemy, że tak powiem, czyli wystartowałeś na tym IDL-u, wystartowałeś na tych debiutach, zrobiłeś total 800, jak się nie mylę? Wracając do totalu 800, uważam, że to jak na polskie warunki i zawody RAF, czyli w oprenach, to jest nadal dobry wynik, bo teraz te zawody właśnie w Jaworznie, co były, pokazały, że dla nadal to jest. I wtedy jak Wojtek Piela zrobił 800 w 110, to wiesz, że to jest kozacki wynik, nie? Mhm. Także total 800 nie dla wszystkich jeszcze. No nie. Że nadal mogę się śmiać ze słabszych. Tak. Możesz czuć mi wyszedł. A planujesz kiedyś przebić ten total jeszcze? Czy nie chcesz aż? Chciałbym na pewno, ale nie wiem. Będzie, nie? Więc na pewno kiedy chciał. Nie wiem, jak to przy obecnym stanie tam zdrowia, bo no ciąg, zawsze mi się ciąg marzył 350 i wiem, że przed tą kontuzją to było w zasięgu, a teraz no nie będę tu, wiesz, jak drogi potonę zapowiadał, nie? Nie wiem, co będzie, to będzie. Zawsze coś mam wymówkę, że przez wypadek nie mogę zrobić. Wymówka to jest raz, ale no wiesz, to jest też mega fajne podejście, co będzie, to będzie, no bo też wydaje mi się, że to, co się tam, że tak to imię stało tamten rok temu, no to też pokazuje, że nie można być wszystkiego tak mieć mega zaplanowanego, bo stanie się jedna rzecz i załąka może kogoś świecić, nie? No, chciałem pobić właśnie wynik Kamila Jaroty na sztywnej sztandze w ciągu klasycznym. Już wtedy robiłem 315 tego 20. To chyba nawet w ten sam dzień albo dzień przed zrobiłem 315 na sztywnej sztandze przy wadze 110 kilo. No i dzień po właśnie miałem wypadki, ale tam były za miesiąc na sztywnej sztandze, nie? Także miałem w planach zrobić 332,5 chociaż, czyli o 2,5 kilo więcej. Ale no widzisz, dlatego nic nie planuję. Klątwa Kamila. Mhm. Poniekąd tak. Kamil teraz wraca, 300. Tam widziałem pół Instagrama, oznaczył, jak 300 kilo teraz na sztywnej zrobił. Sraf. Tam kurwa rozpadł na pół, ale zrobił, no. Tak jest. Wczoraj pisał na moje 250 na 7, już pisał, że co to kurwa. Dwa za kardio, dawaj na sztywnej 300 podnosi. Podkąsuje, nie? Ale no, do Kamila to nie mam podjazdu, bo jest i tak piekielnie silny na to, co przeszedł i na obę formę to piekielnie silny. Tak jest moje zdanie. No, fakt. A był kurewsko silny, bo nie wyobrażam sobie nigdy zrobić 320 kilo na 6 w ciągu na zamek.
bo to jest kurwa niemożliwe wręcz. Tam była moc kosmosu, nie? No. Jeśli chodzi o wypadek, jak, że tak to imię, do niego doszło i tak może nie pokrótce, jak do niego doszło i jakie były, że tak to imię, twoje pierwsze myśli i jak to sobie później, że tak to imię, poradziłeś z tą wiadomością, jak były kolejne dni? No, no to pierwsze co, jeżeli doszło, no wróćmy do tego, jak doszło do wypadku. No. Nie z mojej winy. Bo ja tyle lat już jeżdżę na motocyklach, że naprawdę aż mi wstyd za ten wypadek, że to się stało przy takiej pierdole, bo jechałem normalnie. Mhm. I ani szybko, ani ten, ani jakoś wyczynowo. No i babka sobie postanowiła skręcić we mnie akurat, czyli po prostu wjechać tak jakby, nie? Mhm. Po prostu we mnie i no i co, jak leżałem, to pierwsza mnie ja właśnie przysiady mam robić niedługo, a dobrze, znowu mi szły i nie będę w stanie, bo czułem, że z nogą jest coś nie tak, nie? Mm-hmm. No i zresztą też słyszałem, bo tam ludzi się od groma ludzi się zerwało i słyszałem, jak gadają tam, że noga to rozstrzaskana, masz takie rany szarpane do kości, nie? No i już wtedy mówię, no, to będzie chujowo, nie? Ale z ręką, chociaż wtedy nic nie czułem, no to już w głowie miałem... A dobrze, to chuj, chociaż ławę sprogresuję, bo nie będę mógł chodzić, ale na ławce będę mógł leżeć, nie? Z ręką 3 dni po jednak się dowiedziałem, że jest gorzej niż z nogą. Także już wtedy mówię, kurwa, i ręka, i noga, no to nic nie będę mógł robić. A ona ciebie tak w lewą stronę twoją wjechała? W sensie ona skręcała jakoś... Ja jechałem drogą z pierwszeństwem. Byłem na pasie... No tutaj, co się, ona jechała, czyli w lewą stronę, skręcała na lewo, na skrzyżowaniu, nie? Mhm. W boczną uliczkę. No. Jak jechałem z drogą z pierwszeństwem prosto, no to po prostu zajechała mi droga na 5 metrów przed nią, nie? No, no. No. Także ani uciec, ani nic, nie? No, miałem sporo szczęścia, bo mówię, jak ją... Na tyle, ile udało mi się ją ominąć, to jeszcze miałem po drodze słup i lampę, nie? I między ten słup i lampę się tam wstrzeliłem. Jakbym przykurwił w lampę, no to mogłoby być, a na pewno by było gorzej, nie? No, no wtedy myślę, że jakbyś wjechał centralnie w lampę, to nie wiem, czy byśmy dzisiaj rozmawiali. No właśnie, nie? No. Tak mogłoby być, także... Można powiedzieć, szczęście w nieszczęściu jakieś tam było, nie? No, tak, jak najbardziej. A jeśli chodzi o wpływ na motywację, że tak to imię twoją do treningu, to wiadomo, że na początku jest taki ten szok, że tak jakby to do ciebie, że to się zaraz minie, nie? Ale później w trakcie jak ty, że tak kolejne dni upływały i też na pewno parę strzałów dostałeś od rzeczywistości, bo na pewno nie trafiłeś od razu na lekarzy, którzy ci powiedzieli, że będzie wszystko spoko, no tylko, że będzie generalnie lekka chujnia. No. I jak to wpłynęło na twoją tak zwaną motywację, ale bardziej chodzi mi o takie nastawienie, nie? Że miałeś takie, a to chuj z tym, albo wiesz, no dużo osób by sobie z tym nie poradziło. No, wiesz, z doświadczenia już po tych kontuzjach, które miałem, czy tam grając w kosza, czy też jeżdżąc motorem, bo to też mi się parę razy stało na motorze, to wiem, że lekarze po prostu mówią, że to już jest, wiesz, koniec tego. I tego, bo po prostu tak mówię, że nie zawsze brałem do siebie to, co gadali, ale gdzieś tam w bani to jednak się działo, nie? Że to już nie będzie to, co wcześniej. Miałem dni gdzieś takie załamki, na pewno miałem niejednokrotnie, no ale mimo to trzeba było robić wszystko, żeby... No tutaj też dużym czynnikiem na pewno była praca, bo chciałem do pracy wrócić. Nie miałem tak, że o, jestem na L4, jest zajebiście, więc wiesz. A gdzieś tam jednak w naszej pracy trzeba być sprawnym, nie? Mhm. No bo to jednak źródło utrzymania, no to też motywacja była spora, nie? Ale największa to była taka, żeby znowu 300 w ciągu podnieść, nie? Mhm. 300 zawsze, nie? Mhm. Nawet po połamaniu. Także nawet jak miałem ten pas taki, który ja go wysłałem też Michałowi teraz, ten do robienia ciągów jak Larry Wills gdzieś tam. Kiedyś ja go zamówiłem z Anglii chyba.
No to już prawie na tym pasie zrobiłem 300, tam 280 na nim zrobiłem. Nie? Mhm. Jeszcze nie mogąc trzymać sztangi, nie? Bo jeszcze miałem tam druty w ręce. Ten. No to takie gdzieś tam, no takie dla psychiki to taki ego lifting, bo ego lifting, ale myślę, że dużo pomógł. Ego lifting ogólnie jest mega niedoceniany, teraz mam wrażenie, no taki bardzo krytykowany. No bo to jest krytykowany przez słabych ludzi chyba tylko. No, tak, a wydaje. Zrobić jakieś ciągi z bloków cięższe to mega łeb odblokowuje też. No tak. No, no i niekiedy właśnie tak, właśnie powiem ci teraz przedpremierowo, że będziemy robić szkolenie i to już nie jest dla jaj. Będziemy robić szkolenie, które będzie się nazywało Dźwignia nie pierdol, na którym będziemy takie przykłady z życia wzięte właśnie podawać. Oczywiście będą tam też merytoryczne przykłady, ale też przykłady z życia wzięte. Nie? Mhm. Bo uważam, że za dużo obecnie jest, często po prostu ludzie odpuszczają, bo na przykład sam wiesz po sobie, nie? Gdzieś tam masz siłę w ciągach, zgarbią ci się plecy, to ty już odpuszczasz, no bo się garbią plecy, bo to jest niepoprawnie techniczne, bo może coś ci się stać, bo to, bo i tamto, nie? No tak. Jednak w tym sporcie trzeba podjąć to pewne ryzyko czasem, nie? Mhm. No, także będziemy robić na pewno szkolenie ściągów. Ja obstawiam, że ściągu powinien być Hulk, nie? No, ogólnie. No. Tak właśnie tak będzie. Najpierw zrobimy swoje ściągów, a później właśnie mówię, jak to się przyjmie u ludzi, to będziemy każde z innymi gościem, nie? Zrobimy. Fajnie. A jeśli chodzi o twój powrót do zdrowia, masz taką rzecz, która uważasz, że dała ci zdecydowanie najwięcej? Nie, może być to osoba, czynność. Naprawdę uważasz, że bez tego nie ma opcji w ogóle? No uważam, że bez silnej głowy to nie ma opcji, o, tak. Bo dużo właśnie, ja miałem dni na przykład, słuchaj, ja zaczynałem od machania nogą w różnych płaszczyznach. I jak robisz to przez dzień w dzień, przez na przykład miesiąc, dwa, no to są dni, w których ci się już nie chce, no bo tak jak mówisz, w trójboju fajny jest namacalny progres, a tutaj, no co, że machniesz nogą dwa razy więcej i się mniej zmęczysz? No nie, ale myślę, że to się przełożyło na to, że później, tak mój fizjo mówił, nie, że później jak stanęłeś na nogi, no to ty nie miałeś jakichś tam, kurwa, mega spadków, nie, żeby mieć mniej siły w tej nodze i takie tam, nie? Także tutaj głowa, żeby się nie poddać, na pewno, nie? Mhm. Osoby wokół ciebie myślę, że też, nie? Dużo zmieniają, nie? Myślę, że jakbyś miał takie osoby, które są, że tak to imię, takie w cudzysłowie przeciętne, znaczy wiesz, nie podzielały z tobą tej pasji i tak dalej, to nie ma opcji, żebyś coś takiego z powrotem robił, nie? No nie. Wiesz, tam gdzieś to też fajne było, jak ja miałem ten wypadek i miesiąc po miałem urodziny. Gdzieś tam pamiętam, chciałem imprezę zrobić, no ale przez wypadek to nie szło tego ogarnąć. No to na przykład chłopaki tam z farmy i jeszcze parę innych osób, co dźwigają, co nawet ich jakoś mega dobrze nie znam. Zrzucili się na urodziny i dostałem kasę na rehabilitację. Nie? To też takie było fajne i miłe. No wiesz, przeznaczyłem to typowo na to, żeby dojść do zdrowia, nie? To jest zajebisty prezent. Taki, no, wiesz, no. Bo to jest prezent, którego potrzebujesz. No tak, no. Dokładnie. Rzecz, która nic nie dała? Absolutnie, albo może nic, że nic nie dała, ale na pewno były też takie przypadki, że coś robiłeś, a absolutnie z tego żadnych efektów nie było. No to na pewno ten fizykoterapia. To są te tak zwane lasery, ultradźwięki i takie tam. Nie tyle, że może nic nie daje, ale to jest taki ułamek procenta, żeby coś tam pomogło w tej regeneracji. Po prostu przyznam się, żeby mieć do sprawy, tak? Mm-hmm. Do sprawy szpitala. Niektórzy myślą, że tylko to ich uratuje, nie? Bo tam jak chodziłem i w kolejce siedziałem z tymi ludźmi, czy kogoś boli kręgosłup, on myśli, że laserem go dwa tygodnie ktoś naświetli i on będzie już zdrowy. Nie? Także jeżeli chodzi o
coś, to daje najmniej, według mnie to fizykoterapia. Nie? Mhm. Problematyczne było tylko, żeby się tam dostać, bo ja jeszcze nie byłem mobilny, to musiał mnie ktoś wozić, tak, dostawanie, wydawanie kasy i takie tam. To jest według mnie, jeżeli ktoś ma kontuzję, no to powinien zacząć od fizjoterapii, a nie od fizykoterapii. Chyba, że byśmy mieszkali w Stanach i tam na pewno technologia jest trochę bardziej zaawansowana. Nie? Mhm. A uważasz, że coś mogło pójść o wiele lepiej? Albo w ogóle, że twój powrót do zdrowia mógł pójść jeszcze szybciej dzięki czemuś? Tak, jeżeli bym był u nas dobrze zdiagnozowany, który mnie przyjął od razu po wypadku, to wydaje mi się, że szybciej bym odzyskał czucie w ręce i nie musiałbym przechodzić drugiej operacji już na własny koszt, nie? Mhm. Bo oni tam za późno po prostu stwierdzili, że tam jest coś nie tak, nie? Gdyby wcześniej ogarnęli, że z ręką jest coś nie tak, no to na pewno bym szybciej odzyskał czucie i nie musiałbym przechodzić tej operacji jeszcze raz na własny koszt. Tak mi się wydaje. Rozumiem. Dobra, to już, słuchaj, już tak zmierzając ku końcowi, czy jest coś takiego, z czym chciałbyś nas zostawić i co, że tak to imę, tobie pomogło, albo osoby, które powiedzmy teraz aktualnie mają kontuzję, które chciałbyś z ich jakimś przesłaniem zostawić? Żeby się nie poddawać i mieć gdzieś tam z tyłu głowy myśl, że zawsze mogło być gorzej i tak naprawdę nie jesteśmy w takiej chujowej sytuacji, jak nam się wydaje. Super, dzięki wielkie za podcaścik. Troszkę, że tak to jest, problemy techniczne, ale następnym razem nagramy. Następnym razem nagramy live, to ich nie będzie. Tak. Myślę, że ogarniesz to, że to w miarę będzie wyglądało jakoś tam w montażu, nie? Bo musisz trochę przyciąć na pewno. Będzie dobrze. I ludziom się chyba będzie podobać. Zawsze tak jest, także i tym razem tak będzie. Dobra. Dzięki, trzymaj się, na razie i cześć. Nara.